Przy księżnej pozostała tylko jedna osoba. Panna Krowot, znana pod pseudonimem Doli. Mijają spokojne lata przedwojenne. Przenosimy się do roku 1941. W tym momencie na zamku pojawia się bardzo znana postać, Günter Grundmann. Jest to inżynier, historyk, zajmujący się opieką nad zabytkami całego Dolnego Śląska. Wraz z inżynierami będzie studiował plany dotyczące przebudowy zamku. Wszystkich konserwatorów zabytku. Rok 41 to rok, w którym nastąpiła intensyfikacja nalotów bombowych na Rzeszę. W związku z tym z Rzeszy zaczęto wywozić skarby i dzieła sztuki. Te wszystkie skarby były chowane z daleka, daleko od pola zarażenia przez alianckie bombowce. Dolny Śląsk był tym terenem, gdzie nie dosięgały, nie było zasięgu lotnictwa alianckiego. W związku z tym zaczęły przyjeżdżać, w tym na zamek Książ, całe transporty skarbów. Stąd też na zamek Książ przyjechał cały zbiór obrazów. Po lewej stronie widzimy właśnie nadciągającą kolumnę pojazdów. Widzimy motocykl BMW, samochód pozbawiony kierunku, biorący oficera oraz ciężarówkę Piotrę. Wszystko dzieje się w zupełnym spokoju. Ten rejon Rzeszy jest całkowicie bezpieczny. Powoli zbliża się okres intensywnej przebudowy zamku. Zamek był szykowany na prawdopodobnie kwaterę Hitlera oraz jako siedziba wyższych dziennikarzy Rzeszy.
W tym czasie doszło do największego spustoszenia wewnętrza Gdańska. Styl, jaki był preferowany w III Rzeszy, zupełnie odmienił od stylu, jako reprezentował zamek. Stąd też wtedy był zamek ogłoszony. Z mebli, ogrodów, z rzeźni. Powoli przemieszczamy się do roku 1944. Jest to czas, kiedy Armia Radziecka zaczyna nabierać najemcy od wschodu. Ciągle jest to jeszcze bezpieczny czas. Pod zamkiem, jak i na dziedzińcu, rozpoczęły się wtedy prace budowlane. Te prace budowlane były prowadzone przez więźniów obozu Grosnego. Został stworzony zamek książ. Na zamku ciągle jest personel i ludność cywilna, ale są to już tylko pojedyncze osoby. Do ciężkich robót na terenie zamku, ale także w końcowej fazie jest to zostanie wykorzystane do załadunku oczywiście skarbów, które znajdowały się na zamku i do wywiezienia. To, co stało się z więźniami, to, co stało się z wszystkimi skarbami, które zostały ukryte na Dolnym Śląsku, pokażemy Państwu drugiej inscenizacji, na którą już teraz zapraszamy do godziny 16. Obejmuje około 80 skrytek na całym Dolnym Śląsku. 21 skrytek zostało odkrytych. Największa i najbogatsza skrytka, którą odkryto, znajdowała się w Cieplicach. Tam znaleziono skarby z całej Polski, między innymi z Wawelu. Oczywiście teraz mamy lato, ale jesteśmy teraz w roku 45. Koniec 44 i początek 45 to ewakuacja. Wyobraźcie sobie zimę. Luty. Więźniowie ubrani są tylko w pasiaki, nie mają żadnych płaszczy. Na nogach tylko drewnianki. Dla niego to jest normalne, bo nie będzie rzeczywistości. Albo koniec, albo wojna. Wojskowa obsługa zamku oraz inżynierowie i był ten grunt, opuścili zamek praktycznie w grudniu
Widzimy, proszę Państwa, już ostatnią oprawę. Oficer SS przeprowadza inspekcję ostatniego oddziału. Regularne jednostki opuszczają. Po lewej stronie widzimy nadchodzący oddział radzieckich żołnierzy. Ubezpieczani są przez wóz Pantery. Są to polowe jednostki. Praktycznie na Zamku Książ nie doszło do żadnej walki. Tak samo w Wałbrzychu i naszej okolicy nie było żadnej walki. To są oczywiście tylko strzały na widok, żeby odstraszyć mieszkańców. Zwróćcie uwagę na żołnierzy. Oczywiście chodzą do takich miejsc, trzeba ich wszystkiego pomocy zdrowotne. Oprócz czarnych zapisów pani do zakonu. Zwróćcie Państwo uwagę, to są polowe jednostki. Po prawej stronie pojawia się trzech żołnierzy na górę. To zupełnie inna jednostka. Żołnierze w kałudę, Krzysztof Zamyre. Krzysztof robi porządek z żołnierzem i prowadzi dyscyplinę. Zobaczcie, radziecka sanitariuszka kradnie kolczyki mięsa. Proszę zwrócić uwagę, najbardziej agresywny Rosjanin to Azjata. Ale z oficerem na budy nie ma żartów. Jakoś przykaz! Nie zdaję! Jeszcze fajnie, nie kieczyła cię! Co? No to pojedę! Nie na fuwa! Gdzie mój co? Rozkaz Stalina brzmiał oszczędzić ludę cywilną. Ale oczywiście wcale tak nie było. Oficer oczywiście dla przykładu wybiera najbardziej agresywnych żołnierzy. Z pewnością ich ukaże. Oczywiście takie sceny były wielokrotnie. Tylko w ten sposób można utrzymać było to wojsko w ryzach. Pierwsze oddziały radzieckie weszły na teren zamku 8 maja 1945 roku około godziny 15. Oczywiście zostali tutaj dużo dłużej niż na wiele konstruktorzy. Serdecznie dziękujemy Państwu za pierwszą część.